Cześć, witam Was w odcinku z Space Agency 2138. Jest to gra, która niedawno wyszła jako następstwo do pierwszego Space Agency. No i w tym odcinku zobaczycie mniej więcej co i jak. No tutaj można wybrać poziom trudności. Jest łatwy, normalny i trudny. One zmieniają ilość pieniędzy, które masz na start oraz yy, awaryjność rakiet. No i dobra, wziąłem poziom łatwy i tutaj na samym początku jest centrum kosmiczne gdzie jak widzicie jest droga, to jest na wyspie są kopalnie, drzewa, są budynki, jest tam platforma startowa tu są platformy do lądowania no i generalnie zrobię tutaj szybki start rakiety na stację kosmiczną, pokażę co jest na stacji no, tu jak się wybierze rakietę i przytrzyma, to można wybrać opcję. No i tutaj wybiorę start. No i tu zaczyna się sekwencja, która jest zautomatyzowana. No jak, jak dobrze widzicie, gra w przeciwieństwie do poprzedniego Space Agency jest trójwymiarowa. Można obejrzeć obiekt z każdej strony. No i rakieta wystartowała. Podoba mi się w ogóle, jak to jest zrobione z akcją kamery. Można się rozejrzeć. Jak widać, no tam była wyspa. I teraz leci to w przyspieszeniu, no bo sam proces troszkę trwa. No jak widzicie, sekwencja przypomina trochę taką jak na przykład podczas startów SpaceX. Jest na dole taki panel. No oczepił się pierwszy człon i już leci sam moduł. może się przełączyć na widok z pierwszego stopnia, który jak widać może wylądować. No tutaj trochę przegapiłem sam moment lądowania. Zniżania. Lądowanie to było dobrze. No i lecimy dalej. No droga do kosmosu to jest trochę daleko. Fizyka w grze jest uproszczona, ponieważ nie ma mechanik orbitalnych. I jak już się znajdzie w kosmosie, to po prostu stoi się w miejscu. Tak jak byśmy w Pierwszym Space Agency agencji wylecieli po prostu poza orbitę jakiejś planety. No, odczepiła się owiewka, no i tutaj wyłączył się silnik. No, dostałem nagrodę. No i w tym momencie włącza się autopilot. Można też zobaczyć, przy okazji, gdzie są inne planety, i statek będzie hamował. Tutaj lecimy na stację 38. No, dobra. Jesteśmy. i teraz przejdę do dokowania. Dokowanie jest nieco trudniejsze niż w pierwszym Space Agency albo Space Flight Simulatorze, ponieważ są trzy osie, w których możemy poruszać statkiem. Jest to jednak łatwiejsze niż w Kerbal Space Program, gdzie jest mechanika orbitalna i cały ruch po orbitach. I tutaj trzeba, ustawiam się statkiem do portu to, no zajmuje to nieco więcej czasu niż w Space Agency ale jest to jak najbardziej do wykonania no i statki się połączyły teraz zobaczycie kolejną bardzo fajną mechanikę która jest w tej grze, a mianowicie astronauci tutaj teraz wszedłem w astronautę i możemy rozglądać się po statku i przemieszczać się po nim na przykład tutaj podejść do elementu i zobaczyć co, co to jest. wiecie no, jest podtrzymywanie życia. No, można wejść w różne ustawienia. Jest też komputer pokładowy, który ma tutaj różne opcje. Na przykład nawigacja, to, yy, bateria, paliwo, system od samozniszczenia. W systemie jest yy, na przykład bardzo ciekawa rzecz jaką jest terminal, zaraz wejdę. No niestety jeszcze nie za bardzo rozumiem, jak to działa. No jest też transponder. No i jest terminal. No taka konsola. Można tutaj sterować. Jest kilka prostych komend. Na razie. Prawdopodobnie da się jakoś ciekawe rzeczy z tym robić. Ale na razie nie znalazłem opcji. No tutaj Popróbuję parę komend, zobaczymy co i jaką. Może zobaczyć, z czego składa się stacja. Niestety tutaj też próbowałem zrobić komendy znane z jakichś języków programowania, ale nie ma ich. Może, więc wychodzę. No bo pójdę rozejrzeć się po stacji. Jak widać, tu też jest komputer pokładowy i tutaj latają zbiorniki z zasobami. Tu na przykład jest powietrze. No i na przykład możemy pójść do innych modułów albo spojrzeć na zewnątrz. To pomaga w nawigacji po stacji, no ponieważ może być to nieco problematyczne w niektórych przypadkach, szczególnie, że nie ma znaczników nawigacyjnych w samej stacji. No, żeby przenieść się z powrotem do środka trzeba dwa razy kliknąć na ekran, no i żeby wyjść, to to samo. I teraz pójdę tutaj, tu jest moduł załogi, jak widzicie, jest tutaj jakiś astronauta w tubie, podtrzymujący życie, też jest komputer, są tu elementy energetyczne, można zarządzać mocą statku. No tutaj dochodzimy do kolejnego huba, nie wiem, w pierwszym space więc nazywałem to po prostu kulką. Tu jest moduł budowania, o ile się nie mylę, ale jeszcze też nie rozumiem na jakiej zasadzie on działa. Do niego wejdę. Prawdopodobnie da się tutaj coś zrobić, możliwe, że nie jest to jeszcze dopracowane, no, wyszła niedawno. Mam nadzieję, że jak będzie to już lepiej dopracowane, to będą powiedzieć, co i jak, no bo tutaj można nawet zrobić jakiś blueprint, ale. Nie wiem, na jakiej zasadzie miałby to działać, może trzeba będzie wpisać nazwę w prawną elementu, ale no nie wiem, Blueprint Created i tyle. Można spojrzeć też system jest terminal. No jeszcze jest to do ogarnięcia wszystko ale gra ma potencjał można zajrzeć do logów misji i jest opcja samozniszczenia na pewno jest to ciekawa opcja można zobaczyć zasoby stacji Teraz zaraz znowu wyjrzę na zewnątrz, żeby zobaczyć gdzieś, i pójdę do modułu powrotnego. No i wyląduję na ziemi, też pokażę Wam, jak to działa. Trzeba będzie oddokować, tylko nie wiem co się robi tutaj. Można zobaczyć, ile jest paliwa. W głównym zbiorniku oraz w zbiorniku do lądowania. Więc nawet jeśli wypalimy całe paliwo z głównego zbiornika, ciągle możemy wylądować. Żeby oddokować, trzeba będzie podejść do panelu przy porcie dokującym. Może też wziąć tutaj paliwo. Wyniosę je na zewnątrz i będzie można odlatywać. Więc tutaj wchodzimy w panel. Jest opcja oddokowania, wybieramy jest. i w tym momencie statek odlatuje od stacji. Oddalę się trochę, żeby przypadkiem w stację nie uderzyć. Samo wchodzenie w atmosferę jest o wiele prostsze niż w pierwszym Space Agency, tam była przynajmniej minigierka. A tutaj całość będzie zautomatyzowana, trzeba po prostu ustawić się w kierunku planety i odpalić silnik. No sterowanie statkiem też jest dosyć specyficzne, no bo jest, są funkcje rotacji i translacji, czyli no obracanie się i przesuwanie, że tak powiem po polsku. No i dobra, odpalamy silnik i lecimy w kierunku Ziemi. Czyli jak to jest nazwane? Home. No rozpoczyna się sekwencja wchodzenia w atmosferę no i statek ma też osłonę termiczną która robi jako też nogi do lądowania jest to na pewno ciekawy pomysł tutaj dla twórcy należy się plusy za to ponieważ no nigdzie wcześniej nie spotkałem się z takim rozwiązaniem w żadnej grze, ani nawet w realnym projekcie no i wchodzimy w atmosferę już gorąca faza za nami i teraz będziemy tak lecieć w pewnym sensie dookoła, aż zbliżymy się do wyspy, z której startowaliśmy, gdzie jest platforma lądująca. No, lądowanie z wejściem w atmosferę wygląda podobnie jak lądowanie pierwszego stopnia, czyli też się kotparzy silniki, zwalnia i będzie powoli lądował na platformie. No, tutaj dostałem komunikat, że kopalnia jest pełna zasobów. No jest, jest w tychże elementy zarządzania zasobami oraz funduszami. Tutaj już można, zdejmę stąd ten stopień, i z, też paliwo z niego przetransferuję do zbiorników. I to samo zrobię z statkiem kosmicznym. Czyli klikam Unload. W ten sposób pozbywam się z niego zasobów, wtedy już można transfer i odesłać go do magazynu. To jeszcze mogę się rozejrzeć, pokazać co i jak. Mm, na przykład, co tu, no, A, powiadomienia są, że pełna kopalnia. No i przy, można przytrzymać i, i transfer resources, i w ten sposób można przetransferować wodę na przykład do magazynu. Tak samo tutaj. No I tu też mogę wybrać na przykład magazyn. Wybrać na ile wody chcę przetransferować. I że jest zrobione. powiadomienie do mnie przyszło. Z Discorda, na którego też serdecznie zapraszam. Link będzie w opisie. Są drzewa, którym, których muszę się pozbyć, jakby ktoś chciał. Tutaj panele słoneczne zapewniają energię dla całej bazy. To jest platforma, z której startowaliśmy. Jest jeszcze druga, tutaj dalej. Też można z niej rakiety wystrzelić. Można sobie dwie przygotować od razu i wystrzelić jedną po drugiej. No dobrze, to byłoby na tyle. Serdecznie dziękuję za oglądanie oraz zachęcam do dania łapki w górę oraz subskrypcji. Cześć.